pytania, czyli P, pytanie i jedziemy z koksem. Dobra, pierwsze pytanie. Czy T-55 brał udział w wojnie? Której wojnie? Drugiej wojnie światowej? Jeszcze go nie wyprodukowano. Natomiast oczywiście potem brał w wielu wojnach. To już nie wiem, wszystkie właściwie arabsko-żydowskie wojny od 56. Wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, to jak najbardziej, pustynna burza. Praktycznie każdy konflikt, gdzie był udział walk pancernych, gdzieś tak po latach, od końca lat 50. to właściwie T-55 był. Co tutaj jeszcze? Czy Jagdtiger rzeczywiście miał łówkę 88 mm? I taki nie. Otóż Jagdtiger powstał w roku 45, kiedy to już materiały się kończyły. Jagdtiger miał mieć domyślnie działo 128 mm i taka wersja powstała. Przy czym były problemy z produkcją, już po prostu brakowało wszystkiego i stwierdzono, że po prostu w ramach tego, że mamy podwozie gotowe, a działa nie, to na szybko trzeba coś zrobić, no to zamontowano działo 88 mm, tak jak na Tygrysie Królewskim. Co też mi jakoś niespecjalnie przeszkadzało tym Jagdtigerom, bo pancerz 88 wystarczała całkowicie na to, co się dzieje, na to, co wystawiali alianci zachodni czy sowieci. Natomiast w ogóle Jagdtiger wyprodukowano chyba 79 łącznie obu typów, i z 88 i ze 128, z czego większość z nich albo się popsuła, albo się poddała. Akurat o roku 1945 chciałem puścić właśnie taki film, gdzie jest pokazane, jak cały batalion chyba się Jagdtigerów poddaje aliantom gdzieś w którymś z miast niemieckich. To tylko inna sytuacja, jak przyjeżdża obok nich malutki Sherman, a mam tu właśnie takiego wielkiego, spasionego Jagdtigera i to się poddaje przecież właśnie temu Shermanowi. Co tu jeszcze? Czy Wata 41-45 był używany przez Sowietów czołgi pływające? O, i tutaj Faja właśnie pokazywał mi, chwalił się kątem kolegi, tak? Tak. Ale no nie jestem jednak na jego koncie, jestem na swoim. No właśnie. Był taki czołg jak BTSV pływający. Tak jest. Tak, i on był testowany, czy był używany, pomyślę, że teraz dokładnie nie wiem. Niemcy zasadniczo nie służyli czołgu pływającego. Z jednego prostego powodu i nie były potrzebne na froncie wschodnim czołgi pływające za bardzo. Natomiast czołgami pływającymi zajmowali się Japończycy, no bo wiadomo, to są kraje wyspiarskie i robili głównie desanty. Więc tu czołg pływający jak najbardziej. Oczywiście Amerykanie swój słynny Sherman DD stworzyli, więc no to raczej to tutaj raczej alianci zachodni, Japończycy, to oni robili swoje czołgi pływające. Coś tam może Niemcy produkowali, jakiś prototyp stworzyli, ale w tym momencie nie chcę skłamać. Podejrzewam, że był jakiś tworzony. Dobra, dlaczego każdy niemiecki czołg był w pierwszych wersjach kukłą złomu? Nie każdy. Znaczy, w sumie to bez stwierdzenia. Może dlatego, że każdy czołg niemiecki w czasie wojny był niedopracowany, robiono je na szybko. Zresztą nie tylko niemiecki. Tak samo było z sowieckimi. Pierwsze T-34 przydał udział L-11, który miał, teraz już do jakichś oczywiście mitycznych rozmiarów jest zgłoszona jego niecelność. Tak był z tym problem. Tak samo zresztą Shermany, tak, które często ponoć przezywano Zippo, tak, że zapalniczki, że tak się łatwo szybko palą, tak jak Niemcy to właśnie nazywali. Także każdy czołg w czasie wojny jest niedopracowany. One się muszą dotrzeć, każda maszyna musi się dotrzeć, tak? Dopiero w warunkach polowych, bojowych wychodzą, jakie są wady tej maszyny. Także to nie jest tak, że tylko Niemcy mieli z tym problem. Mieli z tym problem wszyscy. Nie słyszałem o TKS uzbrojonej w rakiety balistyczne. Swoją drogą strasznie byłoby ciężko salić tą rakietę balistyczną. To musiałoby strasznie palić, to taka TKS-ka, żeby to pojechało. Dobra, co tu jeszcze ciekawe? Wersja Tigera 1H w błocie. Stok działa w ogóle istniał w realu. Szczerze powiem, tych nie pamiętam. O ile wiem, to Tygrys, w ogóle koncept stworzenia czołgu Tygrys, to są lata obmyślenia czołgu ciężkiego. Podejrzewam, że gdzieś pewnie była taka tworzona maszyna. Natomiast, no, jak już wspomniałem wcześniej, ten czołg musiał mieć działo mogące zniszczyć z łatwością czołg sowiecki, te ciężkie czołgi sowieckie T-34. Więc tu 88 była takim ostatecznym wyborem. Zresztą bardzo dobrym wyborem, bo używali go wcześniej, to było działo przetestowane. Czemu Tiger pewnie wszedł do produkcji? Ależ właśnie wszedł do produkcji. Tworzono tego 80-90 egzemplarzy, z czego kilka przerobiono na czołgi dowódcze, czyli bez zasadniczo raczej z atrapą działa, zamontowano mocniejszą radiostacją.
I druga wersja tego to jest przecież Ferdynand. Niszczyciel czołgów typu Ferdynand, który pojawił się pod Kurskiem pierwszy raz i okazał się ogólnie niewypałem, właśnie ze względu na to podwozie Tygrysa P, które zresztą, jak widać w grze, jest takie trochę śmieszne, takie wydłużone, takie jakieś spłaszczone. No to właśnie strasznie ciężki był ten Ferdynand i grzązł przez to potwornie. A skąd w ogóle nazwa Ferdynand? Ponieważ jest to wóz z produkcji Ferdynanda Porsche. Tak, tutaj mamy właśnie ten człowiek wymyślił ten czołg. Nazwano go na jego cześć Ferdynand. Tylko był taki problem, jak okazało się, że jest to totalny niewypał w roku 1943 roku, to po przezbrojeniu, po ulepszeniu tej maszyny, jak wróciło to na prąd, to już pod nazwą Elefant, żeby nie było, że tutaj jeden z czołowych konstruktorów, przemysłowców niemieckich jest po prostu nie jest fachowcem, nie wie co robi, tak potrafi tworzyć maszyny dobre. Ile wyprodukowano T-34-57? Jeśli nie chcę strzelać, ale to było w kilka setek wychodziło. Bardzo mało tych maszyn produkowano. To, jak to kiedyś stwierdziłem, pamiątkowa seria praktycznie. Oczywiście jak na warunki sowieckie, bo jak wiemy, 60 tysięcy wyprodukowano T-34, 76 i 85. 57 było bardzo rzadką maszyną. A z czego to wynikało? Otóż testowano 57 mm. W ogóle wcześniej to działo było też montowane na jakichś dekach właśnie typu tam opartych na Su-76, na przykład wcześniejsze egzemplarze też testowano to działo, miało dobrą prędkość wylotową. Natomiast ostatecznie stwierdzono, że jednak potrzebne jest działo bardziej uniwersalne, nie tylko przeciwpancerne. 57 była takim typowo przeciwpancernym działem, a potrzebne było już w tym momencie, stwierdzono, że potrzebne jest działo, które będzie walczyć i z piechotą, i z umocnieniami, i z czołgami wroga. Czy czołgami typu takiego można było przypomnieć rzekę pod wodą? Tak, można było, ale nie każdy egzemplarz miał tę wersję pływania. A propos pływania, szkoda, że ten BTSV, który potrafił pływać, nie? Nie ma takiej możliwości w grze, żeby gdzieś tam na Karelii przepłynął jeziorko, nie? No tak, to faktycznie. Zresztą tak samo jakby się pojawił ten czołg pływający japoński, który był główną maszyną. No, fajnie byłoby zobaczyć, jakby tak faktycznie było jakieś takie. Może nie na wodne walki, ale taki scout, który przekrada się tam wodą. No, byłoby coś faktycznie fajnego. Do zobaczenia. Czy to prawda, że też się pokonywało te giery taranujące? Tu chodzi o bitwę pod Kurskiem, słynne zdarzenie pod Prochorowką, gdzie spotykają się siły i T-34 nie mogą się przebić, więc jadą. A czy widziałem, czy oglądałem relacje sowieckich żołnierzy, gdzie mówili, że oni taranują to. Tylko to jest też tak, nie do końca prawda, ponieważ otóż, żeby przebić Tygrysa, czy Panterę, czy w ogóle te późniejsze czołgi, to T-34 musiał podjechać bardzo blisko. Prochorowce użyto takiej ilości T-34, takiego zalewu, zresztą, że zrobił się straszny tłok i problem. Tym bardziej, że wiadomo, Niemcy strzelali jak szybko tylko mogli, wybijali te maszyny, więc był zamieszanie, dym, smoła, wszystko się paliło, więc oni podjeżdżali blisko i chyba oni podjeżdżali tak blisko, jak się dało, żeby wypalić z jak najbliższej odległości i przebić przez ten pancerz. Więc podejrzewam, że to był chyba także wynik pewnego zamieszania bitewnego, że po prostu oni się nie widzieli w tym momencie. Pamiętajcie, że czołg to nie jest tak, jak nam się w grze tutaj pokazuje, że widzimy wszystko ładnie, widoczki. Nie. My widzimy coś bardzo ograniczone przez parę wizjerów tak naprawdę. Więc wystarczy, że ktoś rzuci granat dymny, że coś zacznie się palić, dym pojawi się, tak? Jest zamieszanie bitewne, hałas. To wszystko powoduje to, że mam bardzo ograniczoną percepcję w tym czołgu, no i nagle wyjeżdżasz, skręcasz i widzisz, kurde, że właśnie wjechałeś do Tygrysa. Mogłeś nawet nie zauważyć. Dopiero do momentu, aż nie trzepnąłeś coś takiego, to mogło się zdarzyć, że człowiek nie zauważył tego, po prostu. I teraz co tu jeszcze? A tak, takie głupie pytanie, oczywiście takiego Tak? niehistorycznego człowieka jak ja, bo projekty tych czołgów, które są w grze, typu Waffen Trager, czy Maus, czy S-100, były już przed 1945 roku? One miały brać udział w wojnie, czy to było wszystko projekty już późniejsze? Czy wszystkie projekty te późniejsze miały mieć swoje przełożenie? W ogóle seria S-100 to była taka propozycja jakby naukowców, inżynierów niemieckich na następną generację sprzętu. Podejrzewam, że gdyby doszło do tego, że wojna się wydłużyła, to Tygrys Królewski zostałby zastąpiony jako 75. Pewnie nazwaliby go Tygrys 3.
Tak samo E50, podejrzewam, żeby to było Pantera 3, E25, Hetzer 2, czyli to byłoby w ten sposób. Oczywiście ten Vapor Trager S100, czy ten słynny What the Fuck, no to myślę, że to raczej był już bardziej jakiś projekt szaleńca i tego by nie wprowadzili. Natomiast Niemcy faktycznie się z tym szykowali. Pamiętajcie też, że tutaj projekt Mausa, którego zresztą zrobiono 2 egzemplarze, a planowano 50. I chociaż wiedziano, że to jest w ogóle nieporozumienie, przynajmniej ci rozsądni gdzie już to jest, no to był taki człowieczek jak Hitler, który się wiem na gigantomatę, czyli stworzenie, które powoduje to, że on musi mieć wszystko największe, No to sobie myślił, że będzie miał największy na świecie, najpotężniejszy, który będzie niezniszczalny i w ogóle, no to jak Hitler kazał, tak zrobili Mausa i efekt był, no, że właściwie to było nieprzydatne. Znaczy możliwe, gdyby prowadzili Niemcy, na pewno zrobiłoby trochę zamieszania, przeraziłoby wszystkich, zniszczyłby pewnie z kilkadziesiąt czołgów, a następnie przesłano by lotnictwo, które by go zbombardowało. Bo nie miał takich rzeczy prostej, nawet jak obrony przeciwlotniczej. Więc poza tym czołg był wolny, palił olbrzymią ilość paliwa, spalał. Ten czołg jest w ogóle po prostu nieporozumieniem. To jest ślepa ścieżka ewolucji, to jest właśnie to takie maniakalne dążenie tych ludzi, że czołg musi być wielką, największą, najpotężniejszą maszyną. I właśnie do tego prowadzi tworzenie czołgu, to jest właśnie to, że ludzie próbują czasami stworzyć coś idealnego i powstają takie potworki. Także tutaj ja bym to w ten sposób ubrał. Co tutaj jeszcze? Może jeszcze jakieś jedno, dwa pytania może, bo już też czas leci, a ja zaczynam pytać. O! Dlaczego rosyjskie czołgi były takie lekkie, czyli T-54? Miały mniej pancerza. Też był pod znacznie większymi kąpami nachylenia zmontowany, co jak wiadomo zwiększało realny pancerz. Poza tym Rosjanie stwierdzili, że czołgi mogą być mniejsze, niższe. To też umożliwiało zresztą zawieszenie Christiego. Co jeszcze z tego? Też pamiętajmy o jednej rzeczy. Sowieci nie bardzo dbali o życie załogi. Zresztą to jest właściwie do dzisiaj, to jest u rosyjskiej, sowieckiej myśli technicznej, że oni nie dbają o swoich ludzi. Czołg też, jakby co to się zbuduje nowy. Zresztą pamiętajcie o tym, że nawet ten drogocenny czołg T-34 od 1941 roku używano w sposób bardzo taki niechlujny, tak? Po prostu stracili 20 czołgów, spoko, wyprodukujemy kolejnych 40. I będziemy to robić tak do skutku, aż przeciwnikowi się skończą się ich czołgi, amunicja i ludzie. Także to jest ta mentalność jakby walca parowego właśnie rosyjska, która no, na koncie wschodnim często przeważała nad zdrowym rozsądkiem. Co zresztą powodowało to, że straty T-34 były gigantyczne. W ogóle straty rosyjskie na koncie to jest temat ponad przerażający, bo pokazuje to, jak dla rządzących trafi być nieznaczące życie ludzkie, ludzi zresztą przecież, którzy właściwie na nich robią, tak? Tutaj ja bym to w taki sposób traktował. Tak samo sprzęt i tak samo ludzi traktowano bardzo, bardzo właśnie tak niefajnie. Ale słuchaj, sorry, że przerwa, ty mówisz, że nie dbali o swoich czołgistów, ale na przykład w takim Hetzerze też nie było zbyt wygodnie, nie? Czy mi chodziło o to, że nie dbali o ich życie? Natomiast, jak pan przecież typowe było to, że te 34 wysyłano bez jakiegokolwiek spać, jak już wspominałem. Natomiast tutaj, no i też coś takiego, mamy też ten słynny rozkaz, że ani kroku wstecz, jak ktoś się wycofał, dostawał kulkę. Więc to takie ogólne podejście do ludzkiego życia. Natomiast Niemcy wchodzili z innego założenia. Mamy żołnierzy w ogóle mniej, nie mamy surowców, nie możemy produkować tyle jak Rosjanie, więc musimy dbać o nasz sprzęt, szkolić naszych ludzi, żeby jak najdłużej byli w użyciu. Tak? Rosjanie wychodzi z założenia, że zginie ten, to go zastąpimy, będzie kolejny, a Niemcy stwierdzili, że potrzebny nam jest jeden wyjadacz, zresztą dlatego mamy przecież takich tych słynnych asów pancernych właśnie niemieckich przede wszystkim, gdzie oni nabijali tych czołgów, bo to już w setkach nawet naliczyli. Zresztą tak samo asowie lotnictwa niemieckiego, oni to w setkach liczyli. Dbano o tych ludzi, oni byli na świeczniku, dawano im najlepszy sprzęt. Jak ktoś był dobry, to naprawdę postacie tego Wittmana były traktowane niemalże jak herosi. Oni dostawali najlepszy sprzęt, zawsze mieli pierwsze zaopatrzenie.
Także tutaj ta wydajność była zawsze ważna. A jedna bardzo podstawowa rzecz. Do roku 1945 roku, kiedy tam już zaczęło się sypać i zaczęli fanatycy coraz bardziej rządzić na froncie, nie wiem, co oczywiście mówię teraz, zawsze mówiono tak, że żołnierz niemiecki nie ma właśnie do końca. Jeśli jest beznadziejna sytuacja, cofnąć się, żeby zebrać siły, okopać się, przeczekać przeciwnika i użyć kontrataku. Jest takie stare powiedzenie mówiące o tym, że żołnierz niemiecki, nawet jeśli już się wycofuje, to nigdy nie zapomina dwóch rzeczy. Hełmu i karabinu i robi to tylko po to, żeby wycofać się na jeszcze lepszą pozycję. Także tutaj to jest zupełnie inne podejście do żołnierza, do szkolenia, do strategii w ogóle użycia masy ludzkiej. Tak? Tutaj to są dwa inne światy tak naprawdę. Zresztą dlatego też Niemcy bardzo gardzili Rosjanami, że oni giną po prostu jak muchy, że to jest w ogóle barbarzyństwo, to jak w ogóle oni działają, na czym oni jeżdżą, co oni robią, jak wyglądają. I tutaj, że to też dlatego oni często nie mogą zrozumieć, jak to jest, że my przegrywamy, jesteśmy lepiej wyszkoleni, tak? Cały czas jesteśmy jakby tą stroną, która ma tą, jak to mówią Anglicy, upper hand, czyli mamy tą przewagę, a mimo to ciągle się cofamy, tak? Ciągle się cofamy, ciągle mamy tutaj beznadziejną sytuację. My przegrywamy, a przecież wygrywamy bitwę, tak? Taktycznie wygrywamy. To jest ten fenomen w ogóle frontu wschodniego. Niezrozumienia żołnierza, dlaczego właściwie, skąd się ta porażka wzięła. Oczywiście do pewnego czasu. Dobra, coś jeszcze, ostatnie pytanie może. Może coś zauważyłeś ciekawego. Wiesz co, Falatti może dlatego nie przyszedł, bo czas ma cofnięty, nie? O godzinę. On jest w Paryżu, nie? Wiesz co, nie zdziwiłbym się, jakby teraz się pojawił. Słuchajcie, kwestia Falattiego i kwestia tego, że chciałem właśnie, żeby były te konkursy dla was, pytania, no w tej chwili olewamy to, nie będzie pytań dla was, bo nie mamy nagród, więc zrobimy jeszcze jedno spotkanie, jeszcze o tym samym etapie, erze czołgów do 1945 roku, może opowiemy o kilku najważniejszych starciach, które były między niemieckimi a rosyjskimi, wtedy ty będziesz opowiadał o co Niemcy próbowali w tych walkach robić, a Falatti będzie opowiadał o stronie rosyjskiej. Będą pytania, będzie gold, ale dopiero za tydzień? Mhm. Dobra, ja słuchajcie. Tak, no, słuchajcie, tu piszą, żebym poczekał do 15, że Falatti, ale nie, faktycznie ostatnio Falatti też miał być i był o tej porze, nawet był pół godziny wcześniej, żeby obgadać, poczekajmy do 15. To co, czekamy tak do 15 jeszcze, czy... Możemy i pożegnamy się razem z Falatti, możemy spróbować tak. No, a później Falatti przyjdzie i będzie, o, ja jest, powiem mu, jest. Nie mów, że jest! Jest! To co, zapraszamy go, czy nie? Zaprosimy go, pozdrawiamy się razem. Albo zadamy pytanie, o. Będzie oh my god. O rany. Oh my god. Czekaj, zobaczymy co powie Falatti, nie? O, pisze coś. Moment. W końcu jestem, no comment. Czyli miał prawdopodobnie dużo, dużo ciężkich spraw. No tak, tak w końcu jestem. O, mara. No to ja myślę, że faktycznie zakończymy takim właśnie jakimś może pytaniem na za tydzień w ramach pocieszenia. Co ty na to? Tak, tak, ale poczekajmy jeszcze na Falattiego, zobaczymy, zobaczymy czy jeszcze... Co to znaczy skrót OMW? Nie mam żadnego pojęcia. Też nie wiem. Przynajmniej wiesz, jeżeli da radę wpaść, to od razu się umówimy na przyszły tydzień, bo chyba ty nie masz czasu teraz jeszcze tutaj pół godziny rozmawiać na ten temat. Nie, nie, ja już też powiem szczerze, że już mi gardło zaczyna siadać, ostatnio tak na wyrężone mam. Także raczej za tydzień. Poza tym temat jest duży. Moglibyśmy w sumie jeszcze spokojnie dodatkowe 2 godziny, ale myślę, że tego nikt nie przeżyje. Także...
On my way, on my way. Aha, czyli jest, jest. To poczekajmy, poczekajmy jeszcze momencik, umówmy się razem z Falattim. Może, tak, może jeden, wymuszę na niego jeden konkursik, tak żeby, żeby ktoś wygrał tego typa 50, nie, to oczywiście niemożliwe, nie? Ale widziałeś te ceny tych typów za 3000? Szalone, nie? A kiedyś przecież były promocje, nawet tam chyba 7-8 tysięcy golda był typ kiedyś do kupienia, nie? Że wtedy nie kupiłem tego typa. Dobra, to może tak też jakieś pytania. Tak, będzie odcinek o Amerykanach, Anglikach, Brytyjczykach, w ogóle aliantach zachodnich od 43 do 45, bo zrobiliśmy wcześniej do roku 42. Jakby do wprowadzenia Shermana, który tak, takim jakby zakończeniem tych pierwszych nieudolnych dosyć prób stworzenia czołgów właśnie zachodnich. Coś tutaj jeszcze takich ciekawszych rzeczy. Jakie straty ponieśli Niemcy podczas bitwy o Występ Rzewski? Nie mam pojęcia. Musiałbym sprawdzić po prostu na szybko tutaj, także myślę, że Wikipedia nawet by powiedziała może jakieś szacunkowe, ale z tego co wiem akurat na Rzewskim, to nawet chyba Niemcy mieli problemy z obliczeniem tego, ponieważ ta maszynka rzewska do mięsa to... Mówi się dużo o różnych innych właśnie walkach na froncie, Stalingrad i tak dalej, ale maszynka rzewska do mięsa to jest, tam jest chyba największa jabłka, jaka istniała. Długotrwała przede wszystkim, bo to trwało ponad rok. No, chyba że zrobimy tak, że ty najwyżej już pójdziesz, będąc zajęty, a ja tu jeszcze przytrzymam trochę Falattiego i może na same po prostu niech sobie zadają za karę, że się spóźnił tutaj pytania do Falattiego, ale już niekoniecznie o tym, tylko w ogóle World of Tanks i tak dalej, przecież on ma odpowiedzi na wszystkie pytania, nie? Mhm. Po prostu no tak, spróbuję zrobić taki jakiś wywiadzik z Falattim, jeżeli się uda oczywiście. Poczekajmy. Zobaczymy. O, tu jest ktoś właśnie pyta, pytanie. Czemu w Łocie rozdzielono pancer 4 na różne wersje, a czemu nie 34? Z prostej przyczyny. Pancer 4 w kolejnej wersji nie różniło się tylko działem wyłącznie, ale także różniło się grubością pancerza. T-34 miał cały czas ten sam pancerz. Nawet T-34-85 miał ten sam pancerz. Tylko mu zwierzę zmieniono. No ale wiadomo, tu jest też duża, duża zmiana jakościowa z tą wieżyczką. To też musimy przyznać, że no, też jakaś umowność jest duża, no nie oszukujmy się. Tak, no choćby same punkty HP, no jak to trzeba dookreślić, by to było w miarę grywalne i miało to sens. Także tutaj akurat z Panzer 4 to się zgadzam, że zrobiono na niższych tigrach, chociaż osobiście ja bym zrobił tak, że Panzer 4H chyba jednak powinien być na szóstym tirze, a działo E48 powinno być znacznie lepsze, bo tu grze jest strasznie niecelne na przykład. Co jest w ogóle śmieszne, bo działo całkiem dobrze sobie radziło, było jednym z lepszych dział niemieckich. Zresztą przecież potem montowano także na jak pancerze 4, hecerze, oczywiście z modyfikacjami. Także tutaj, no, moje zdanie tu jest akurat trochę nie tak. Coś o SDVKOC 2064 Puma. Bardzo fajna maszyna, tylko trochę późno mi to wyszło. To jest rok 45 w sumie. Mało tego powstało, mało tego używano. Zresztą jak większość projektów niemieckich końca wojny, czy to są czołgi, czy samoloty, czy w ogóle jakaśkolwiek broń. Wiele wspaniałych projektów, trochę niedopracowanych, ale nie oszukujmy się zresztą. Niemcy to, co robili pod koniec wojny w roku 45, projekty na 46 rok, bo technologicznie to są rzeczy, które dopiero potem na świecie pojawiały się, już opracowane oczywiście w pełni funkcjonalne, to jest gdzieś lata 60 nawet, potrafią być. No, space trucki, latające skrzydło, samoloty naddźwiękowe, no może samoloty odrzutowe, tak, to są późniejsze znacznie lata. Pierwsze noktowizory używane bojowo, to są, mówię, to technologie późniejsze. Będzie ten Falatty właśnie. Witamy serdecznie Falattiego! Witamy spóźnionego. Halo, halo? O, momencik. Halo, czy mnie słychać? Tak, tak, tak. Słuchaj, Falatty, ja tak pokrótce powiem, że
że dzisiaj w zasadzie Laniet opowiedział te wszystkie suche fakty, ale Laniet już nie ma za dużo czasu i jeżeli to jest możliwe i jeżeli byśmy mogli się umówić na przyszły tydzień na taką jeszcze konfrontację, czyli ty na temat tych rosyjskich czołgów, a Laniet na temat niemieckich, czyli jakieś starcia, największe bitwy, porównania i tak dalej, czy byłbyś w stanie, okay. Tak, w przyszłym tygodniu? Tak. A kwestia jest taka, czy ty teraz masz troszkę czasu? Tak. Jedyny problem polega na tym, że korzystam z laptopa, który jest swoje z sobą, więc może zdarzyć coś dziwnego, ale poza tym generalnie tak.